Dzień dobry, serdecznie witam. Bardzo dziękuję za ogromną ilość ankiet, które wpłynęły do mnie podsumowujące 2021 rok. 2,5 tysiąca ankiet wpłynęło, także naprawdę mam co obrabiać. Podzieliłem ten materiał na kilka części. Dzisiaj zajmiemy się 2021 rokiem, a dokładnie ludźmi, którzy założyli panele w 2021 roku. Chcę pokazać Wam, jakie panele wybrali, jakie falowniki wybrali, jakie kierunki świata, dach czy grunt i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie zapraszam na ten odcinek i pamiętajcie, dawajcie mi subskrypcję, pokazujcie ten kanał znajomym, ponieważ jest bardzo ważne, żebyśmy my, prosumenci, mieli mocny głos w dyskusji z rządem, a takim głosem jest mój kanał, ponieważ jest niezależny i opiniotwórczy. Zapraszam do usłyszenia. Serdecznie dziękuję za 2497 odpowiedzi na moją ankietę. Bardzo miło, że w takiej ilości Państwo odpowiedzieliście mi na to wszystko. Tutaj mam takie proste podsumowanie, ale oczywiście jak zawsze zrobiłem zestawienie w formie Excela. Tu znajdują się wszystkie dane, jakie otrzymałem od Państwa. One nie są obrobione na tym arkuszu. 2517 pozycji. Pierwsze podsumowanie, jakie zrobiłem, to wypisałem sobie, jakie KWH do KWP cała Polska uzyskała. To jest 9994 KWH do KWP w 2021 roku. Instalacje skierowane na południe wyprodukowały 1008 KWH do KWP. 876 takich instalacji miałem. Tu biorę pod uwagę tylko instalacje powstałe przed 2021 rokiem. Skierowane na południowy wschód 954 KWH do KWP i na południowy zachód 936. Czyli południowy wschód wyprodukował więcej energii niż południowy zachód. Czemu południowy wschód produkuje więcej niż południowy zachód? Dlatego, ponieważ rano mamy trochę lepszą pogodę w Polsce, a na pewno mamy niższą temperaturę, a temperatura wpływa w sposób negatywny na produkcję z fotowoltaiki. Podsumowałem wszystkie kody pocztowe, które Państwo mi podaliście. Musiałem użyć literki KAS przed kodem, ponieważ 0203 początek kodu 0 by mi Excel zjadł, więc na przykład kod 02, ci Państwo mają 02 kreska i tak dalej. Średnia produkcja z tego kodu 979 kWh na kilowatt peak. Tylko jedna taka instalacja została mi przesłana. Potem mamy 3, 4, 5. Sumowałem, uśredniłem instalacje z poszczególnych początkowych cyfr, czyli 0 to jest 941 KWH do KWP średnia, z jedynek 939 i tak dalej. Tu macie rozpisane poszczególne swoje kody. Na przykład mój kod to jest 35, średnia 972 KWH do KWP, a druga instalacja kod 36, 960 KWH do KWP. 22 instalacje są w Rzeszowie i w gminie Trzebownisko mamy 30 instalacji, które do mnie się zgłosiły. Także tak wygląda cała ta lista. Proszę sobie zobaczyć, gdzie Państwo są. 82, 83 początkowe liczby, mamy ponad 1000. Tutaj 92, 98 również 1000. Te wyniki umieściłem na mapie kodów polskich. Te, które mają prefiks 0, średnia 941 KWH do KWP, 132 takie instalacje były. Podkarpacie, czyli początek 3, 1001 KWH do KWP, 334 instalacje mi zgłosiły się z tego rejonu i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że mniej więcej w całej Polsce jest to dobrze rozłożone. Zachodniopomorskie niestety, czyli siódemka z przodu, produkcja najniższa 915 KWH do KWP. Tutaj zająłem się instalacjami z 2021 roku. Podsumowałem sobie miesiąc, w którym zostały uruchomione, jakie w ciągu 2021 roku uzyskały KWH do KWP. Wiadomo, że czym później uruchomiona instalacja, tym produkcja roczna jest na coraz mniejszym poziomie. To jest ten niebieski wykres. Tutaj widzimy, że
uruchomiona w styczniu czy w lutym, nie ma żadnej różnicy, nawet te lutowe miały lepsze wyniki i potem nam to systematycznie maleje i już między październikiem a grudniem tak naprawdę nie ma dużej różnicy, czyli nieważne, czy Państwo swoją instalację uruchomili w październiku czy w grudniu, ta Wasza produkcja była i tak na dość małym poziomie rzędu 100 kWh do kWp. Tym kolorem zaznaczyłem, ile instalacji w danym miesiącu było uruchamianych. Oczywiście zgodnie z tabelkami, które otrzymałem od Was. W styczniu dość dużo. Widać było, że to są zaległości za grudzień, świąteczne zaległości. W lutym wyraźny spadek, a potem mamy systematyczny wzrost. No i od września to już jest naprawdę bardzo duży wzrost ilości oddawanych instalacji. Widać, że nowy prosument spowodował, że wielu z Was zdecydowało się na pójście w kierunku fotowoltaiki, co bardzo mnie cieszy. No ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach 2022 roku. I tutaj mam pełne podsumowanie instalacji uruchomionych w 2021 roku. Te najbardziej istotne informacje, które chciałbym Państwu pokazać. Pierwsza rzecz, jaki falownik Państwo wybraliście. Będziemy mieli podsumowanie wszystkich falowników, jakie Państwo wybraliście wcześniej, przed 2021 roku. Dzięki tej tabelce będzie można zobaczyć, jakie falowniki zyskują na popularności, a jakie tracą. Pierwsze miejsce, 22%, to jest SOFAR. Drugie miejsce, Huawei, 17%, Fronius, 12%, Solar Edge G, 11%. Te cztery pierwsze falowniki stanowią 62%, czyli to, to, to i to. Na kolejnym miejscu jest Growatt, Foxes, a potem jeszcze Solis i już mamy tak naprawdę mało istotne pozostała reszta. W sumie 26 falowników, 1127 odpowiedzi uzyskałem od Państwa. Jeżeli chodzi o panele, tutaj mamy aż 33 różnych rodzajów paneli, 1097 odpowiedzi od Państwa odzyskałem. Na pierwszym miejscu to są longi, aż 19%. 12% Państwa mówi, że ma coś innego niż było na liście paneli fotowoltaicznych. Kolejne miejsce Jasolar, 12%. Inko 11%, a potem mamy już poniżej 10%, 5% Lizeny. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy Selfę, zaznaczmy sobie, to jest pierwsze miejsce wśród Polaków. 31 instalacji w tym roku ma Selfę. Na drugim miejscu jest Brookbet, 19 instalacji i ML System, tych instalacji mamy 18. 2 plus 2 plus 3, 7% to są polscy producenci paneli fotowoltaicznych. 19% longi. Ile instalacji powstało na dachu? 77% na dachu, a na gruncie 23%. Jakie kierunki wybierali Państwo na dachu? Oczywiście ten wybór na dachu jest mocno uzależniony od kierunku, na jaki dach jest skierowany. Przypominam, że w 2021 roku to już po prostu ci, którzy długo decydowali się na fotowoltaikę, to ją montowali, więc też ci, którzy te warunki słoneczne nie mają zbyt dobre, ale stwierdzili, że przy tych rosnących cenach energii elektrycznej oraz przy zmianie prosumenta, mimo to warto te panele założyć. 49% Państwa ma panele na dachu w kierunku południowym, 12% południowy wschód i 18% południowy zachód. W sumie te trzy kierunki to jest 79%. To są te kierunki. Pozostałe kierunki są marginalne. Tutaj mamy troszkę tylko wschód i zachód, 9% instalacji założonych. Jeżeli chodzi o instalacje na gruncie, południe aż 86% z Państwa wybrało. To jest ten wysoki słupek. Tutaj jakby no jest sytuacja dość prosta, ponieważ na gruncie możemy z reguły wybrać dowolny kierunek paneli fotowoltaicznych, a wiadomo, że południe jest najbardziej energodajne i najlepiej je wybrać.
lekki południowy wschód 3% i lekki południowy zachód 7%. Tak jak widzieliśmy na wcześniejszych tabelkach moich danych, południowy wschód daje nam większą produkcję roczną niż południowy zachód. Południowy zachód z kolei ma zaletę, że jest większa autokonsumpcja, ponieważ po południu mamy więcej energii i zapotrzebowanie na energię mamy większą. Kolejna informacja to w jakich województwach najwięcej paneli na dachu, a w jakich najwięcej paneli na gruncie zostało oddanych w 2021 roku. Widzimy, że najwięcej instalacji oddano w ogóle na dachu na Mazowszu. Drugie miejsce zajmuje Śląsk. To ma też pewnie znaczenie odnośnie ilości zaludnienia, zamieszkania. Jeżeli chodzi na grunt, tutaj mieszkańcy Śląska przeważają, Małopolska i Podkarpacie. Te trzy regiony mają najwięcej instalacji oddanych na gruncie. W tej tabelce podsumowałem całość oddanych instalacji fotowoltaicznych w 2021 roku. Śląsk pierwsze miejsce, Mazowieckie drugie miejsce, Małopolska, Podkarpacie, Wielkopolska, najgorzej Warmińsko-Mazurskie i Zachodniopomorskie. Ładnie, no i mamy też Lubuskie. Ładnie wygląda Pomorskie. Jaki kąt nachylenia paneli wybierali Państwo najczęściej? Na dachu najwięcej to jest 40 stopni, 35-30. Tutaj widzimy te kąty, jakie zostały wybrane, ile wynoszą. Powyżej 50 stopni to już nie mamy takich instalacji na dachu. Jeżeli chodzi o grunt, no tutaj sytuacja jest taka, że każdy z nas mógł sobie wybrać, jaki kąt mu odpowiada. Najpopularniejszy kąt to jest 35 i 30 stopni. To są te dwa kąty paneli na gruncie, które zostały przez Państwa najbardziej wybrane w 2021 roku. Tutaj 40-45 stopni to są te osoby, które chcą mieć spłaszczenie produkcji w ciągu całego roku. Tak naprawdę różnica produkcji rocznej między 40-45 a 25 nie jest duża, ale czym bardziej na płasko, tym mamy większą produkcję w okresie letnim, mniejszą zimą, a czym bardziej w pionie, tym to się nam bardziej wypłaszcza i dzięki temu możemy mieć lepszą autokonsumpcję. O tym zrobiłem kiedyś odcinek. Ostatnie w dniu dzisiejszym podsumowanie. Zadałem Państwu kilka pytań. Czy masz bifacjale, czyli w 2021 roku aż 7% wszystkich ludzi, którzy mi na ankietę odpisali i uruchomili instalację w 2021 roku, zdecydowało się na bifacjale, 67 osób. Czy masz magazyn energii? Tylko 6 osób założyło sobie magazyn energii, co stanowi 1%. Czy panele są okresowo zacieniane? Tutaj mamy aż 37% osób, których panele są zacieniane. Bardzo dużo. Ja też oczywiście na dachu taką sytuację mam. Na gruncie takiej sytuacji nie mam. I ostatnie pytanie. Czy są zamontowane optymalizatory? Aż 218 osób ma optymalizatory, 21%. Widać, że nie wszyscy, którzy mają zacienienie, ale to jest dobry wynik. Bardzo dziękuję patronom. Pamiętajcie Państwo, że dzięki Wam, dzięki tej kawie, herbacie, którą mi stawiacie, mogę właśnie takie podsumowania robić. To tutaj na papierze wygląda dość prosto, ale proszę mi uwierzyć, że takie podsumowanie to zajmuje mi wiele, wiele godzin siedzenia przed komputerem. Bardzo dziękuję jednemu panu, który mi przysłał bardzo dobre okulary. Naprawdę jestem wdzięczny. Wczoraj siedziałem do późna w nocy i pierwszy raz mi rano nie bolała głowa z tego powodu. Bardzo was wszystkich proszę o subskrypcję. To jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo zależy mi na subskrypcjach, ponieważ to pokazuje, jak silny jest ten kanał. A czym silniejszy mam kanał, tym łatwiej mi się rozmawia z energetyką, z politykami. Wiedzą, że muszą ze mną rozmawiać, ponieważ brak reakcji z ich strony będzie usłyszany przez tysiące z Was. Dziękuję za lajki. Do usłyszenia.